Cześć. Dzień dobry. Tu pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz Borkowska. Dzisiaj chciałabym wam pokazać aktywność Draw It, czyli rysowanie. Oczywiście taką aktywność znamy z różnych tablic, które służą nam do udostępnienia uczniom, aby mogli nam coś narysować, czy też napisać, czy też dołączyć i tak też możemy traktować Tę tablicę nirpodową. Natomiast ja chciałabym wam pokazać dużo szersze spektrum zastosowań i zainspirować do własnych, do własnych pomysłów. Aby Odpalić tą aktywność, słuchajcie, to wcale nie musimy tworzyć całej lekcji, ponieważ mamy opcję Quick Lunch, czyli szybkie udostępnianie, którą już wcześniej omawiałam. To jest prawy, górny róg koło, naszej, koło naszego profilu, można powiedzieć. Tam jest taka niebieska rakietka. Klikamy w to i tutaj mamy Draw It, czyli rysuj to. Klikamy i zobaczcie, od razu nam się ładuje. Nasz szablon, jesteśmy w środku tej aktywności. Co tutaj możemy zrobić? Możemy tak naprawdę napisać jakieś polecenie, jakąś instrukcję. I moja instrukcja to będzie, będzie dotyczyła aktywności z języka niemieckiego, bo taką chcę Wam dzisiaj pokazać. Więc podkreśl wszystkie wyrazy. Które wszystkie może rzeczowniki? Stworzyłam sobie, stworzyłam sobie w Word Art chmurę wyrazów związaną z szulzachem, czyli z przedmiotami szkolnymi, które, które właśnie będę przerabiała z uczniami. I między innymi tutaj chciałabym, aby zaznaczyli te rzeczowniki, które mają rodzajnik D. Akurat ja chcę, żeby to była taka aktywność. Jeżeli nie dodamy nic tutaj jako tło, to wówczas pojawi się uczniom taka biała tablica. Oczywiście można też uczniom dać jakąś zagadkę, albo po prostu poprosić ich, żeby coś nam narysowali, i wtedy taka biała tablica nam wystarcza. Natomiast no, ja stworzyłam specjalnie właśnie chmurę wyrazową i chciałabym ją teraz załadować. W związku z tym klikam, jeszcze raz pokażę. Klikam tutaj Upload Background Image i sobie biorę z komputera. Szukam mojej Word Art. Już tutaj sobie gdzieś zapisałam Word Art Schulzachen I zobaczcie, szybko mi się ładuje. Mogę dodać, mogę dodać czas, czasomierz. Zobaczcie, po prawej stronie u góry mamy Add Timer, czyli czasomierz. Powiedzmy, że chcę. Dać 30 sekund uczniom na to. Ja specjalnie daję tak mało, bo chcę, żebyście zobaczyli zaraz z punktu widzenia ucznia, jak to wygląda. Naciskam Ad, czyli dodaj. Jeżeli nie chcę, aby było widoczne tutaj to polecenie, to słuchajcie po lewej stronie ta strzałeczka biała na niebieskim kwadraciku służy do tego, żeby to ukrywać. Tak to wygląda mam moją chmurę wyrazową słuchajcie w związku z tym uruchamiam tę aktywność dla uczniów quick lunch czyli szybkie udostępnianie na dole przycisk. W tym momencie program generuje kod który podam uczniom jeżeli korzystają na przykład z urządzenia mobilnego albo jeżeli są na stronie nirpod to mają w zakładkę student czyli uczeń mają wpisać ten kod który tu jest pokazany ale równie dobrze mogę skopiować im link, szczególnie jeśli na przykład pracuję, właśnie prowadzę wideolekcje na Classroomie, czy też na Teamsach, albo na Zoomie. Kopiuję i poczekajcie, bo ja właśnie teraz przejdę sobie na nowe okienko. Control V, zobaczcie, teraz z punktu widzenia ucznia dostałam od nauczycielki link do aktywności Rysuj. I zobaczcie, pojawia mi się panel uczniowski, wpisuję swoje imię Marta i join lesson, czyli dołącz do lekcji. W tym momencie dla mnie pojawia się informacja, że ta aktywność będzie trwała 30 sekund yy, i ja teraz jako nauczyciel muszę yy, uruchomić tą aktywność. W związku z tym, zobaczcie, na moim panelu już widać, że Marta jest oczekująca. Hmm, ciekawa jestem, czy ale nie zdążę wtedy. Dobra, że Marta jest oczekująca w związku z tym uruchamiam aktywność. Start activity. Zobaczcie, jest odliczanie. Ja idę tutaj do siebie. No i teraz wybiorę sobie długopisik zielony po lewej stronie. No i zaznaczam D tafel D schere. O. Jeszcze jest Dick Ryder. Jeszcze jest Di Szultasze. Mam nadzieję, że zdążę. Widzę, że czas mi ucieka. Patrzę, czy coś jeszcze. Chyba wszystko zaznaczyłam. Czas się kończy. Nie zdążyłam nacisnąć submit. Na dole jest submit. Nie zdążyłam tego zrobić, ale czas upłynął, więc to się automatycznie zatwierdziło. Wracam do panelu nauczyciela. Zobaczcie, Nauczyciel widzi, że, że Marta zrobiła. Mogę sobie powiększyć, sprawdzam di Tafel, di Schultasze, di Scherer, di Wszystko jest dobrze. W ten sposób pokazałyby mi się tutaj aktywności wszystkich uczniów i na bieżąco bym, bym widziała, co zrobili. Jeżeli po prostu wyjdziemy tak z tej aktywności, tutaj, tą strzałką po lewej stronie, to jest teraz ważne. To cały czas ten kod będzie tak jakby aktywny. Natomiast jeśli już jesteśmy pewni, że chcemy zakończyć, słuchajcie, tu na środku koło słowa NIRPOT jest taka biała strzałeczka, i my naciskamy end session, czyli ta sesja będzie zakończona. Zobaczcie, jeszcze mamy dodatkowe pytanie, czy jesteśmy pewni, że chcemy zakończyć tę sesję. Że ta sesja spowoduje, że po prostu yy, się też zakończy dla wszystkich z uczniów, którzy, którzy się zalogowali? Ja naciskam, że tak, oczywiście. No i teraz możecie zobaczyć tutaj też z mojej strony, ucznia, dostałam informację, że sesja jest zakończona, że twój nauczyciel właśnie zakończył sesję. I wracam, tak jakby, do strony głównej Nirpoda. OK, i zobaczcie, teraz ta aktywność Draw It widnieje w moich zasobach lekcyjnych, w mojej bibliotece. Ja tak naprawdę mogę przyciskając Quick Launch na nowo ją aktywować na przykład do grupy innych uczniów, z którymi będę pracować. Zobaczcie, nowy kod został wygenerowany i oczekuję na uczniów, ja oczywiście to zakończę, bo nie chcę, żeby to było aktywne. Więc tak właśnie wygląda wykorzystanie droid, na przykład z chmurą wyrazową, którą sobie stworzymy w Word Art. Zachęcam do tego typu y, inspirowania się i tworzenia y, różnego typu aktywności angażujących uczniów.